Polskie Linie Kolejowe zakończyły pracę na linii kolejowej do Wisły Głębce. Projekt obejmował linię od Chybia przez Skoczów, Goleszów do Wisły Głębce. Z uwagi na zwiększony zakres zadania, dodatkowe prace, które wyniknęły podczas realizacji prac, prace zakończyły się w grudniu 2022 roku i od dzisiaj, od 11 grudnia, połączenie do Wisły Głębce zostało uruchomione. W sumie to minęło 3,5 roku od momentu, kiedy te prace się rozpoczęły, bo projekt się zakończył z dużym opóźnieniem, ale to jest wina wykonawcy. Ja się bardzo cieszę, że udało go się spiąć, bo pamiętam na samym początku, jak nam brakowało ponad 40 milionów złotych po stronie wykonawcy, jeżeli chodzi o zamknięcie tego przetargu, bo ta tańsza oferta była większa niż nasze środki w alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Mnóstwo współpracy w tym czasie ze stroną rządową, żeby udało się dopiąć ten przetarg. I to jest wielka satysfakcja dzisiaj, ponieważ to jest 52 km zmodernizowanej, przebudowanej trasy na czterech połączeniach kolejowych de facto. Dla nas jest to niesamowita niespodzianka, prezent świąteczny, tak mogę rzec. To jest budowa w zasadzie od nowa kolei szynowej. Dla nas jest to niesamowicie ważne. 15 tysięcy miejsc noclegowych, kilka milionów w ciągu roku turystów w Wiśle, tych jednodniowych i tych, którzy spędzają dłuższy okres czasu. W roku 2018, kiedy jeszcze obserwowałem od 2015, to w zasadzie co roku był wzrost osób korzystających z kolei o 100%.